Cześć wszystkim, ja jestem Steve'cio i mam dla was smutną wiadomość. Moja grafika z Morella.net, najtańszą jaką znalazłem, nie daje jej rady przy remake'u Gothica. Tutaj wam wrzucam to, co chciałem nagrać, ale przerwałem po kilku minutach, bo to jest masakra. Miłego, klatkowego oglądania. Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Steve'cio, a to jest Gothic sequel. To sequel Gothica 1, ludziska, mam to już i kuźwa, gram, zobaczy co to jest, new game i ciśniemy. Jeśli macie jakąś część Gothica oprócz czwórki albo Ryzena, to na waszym Steamie to jest do pobrania, więc bija się na Steama i sprawdzajcie, jeśli macie, a my w to gramy, to jest demo na 2 godziny ponoć, więc sprawdzamy. Są takie lagi u mnie na kompie, czy tak jest film zrobione? Czekajcie. Ja chcę z tego wyjść. Halo. Chcę polskie napisy. Halo. Dobra, zaraz sobie włączymy polskie napisy. Może troszkę grę jeszcze podgłoszę, bo nie wiem jak tam na połowę dam. Na OBS-ie. Ej, halo, nie wiem, żebym się teraz gra zwiesiła. Dobra, zwiesiło się. To make it impossible for them to escape. The king sent out the best magicians. Stworzyli barierę. To create a magic barrier around the entire land. But something disturbed the delicate structure of magic. Zostali uwięzieni we własnym dziele. The convicts took control of Corinnes. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. But his former slaves now demanded a high price. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed. In exchange of tons of ore, until the present day. Czyli... Another convict was brought to the... Nie rzucają nas ze skały, tylko wysyłają do kolonii poprzez tego windę z zapasami. Spoko. No food, just a simple scroll. What's happening down there? Ale pikseloza na tych włosach. Moja grafika nie daje rady. Smutam. Dziwi się, najtańsza grafika z Morella. Dźwięki są inne, kuźwa. Może już gameplay będzie w miarę dobrze wyglądał. Gdy płynnie chodził. Chociaż wątpię. Moja grafika nie daje rady. Co kurwa? Mój komputer kurwa nie daje rady. Right.
let's light this up.